Witajcie, kochani. Dzisiaj nagrywamy z domu, bo na zewnątrz zrobiła się tak fatalna pogoda, że chyba psa bym nie wygoniła. Jest u nas w chwili obecnej 2 stopnie na plusie. To będzie teraz pierwsza noc od dłuższego czasu, kiedy zapowiadają temperatury minusowe. No, a z niedzieli na poniedziałek ma być u nas minus 9 stopni, więc staram się zabezpieczyć te rośliny, które są już w gruncie, nakryliśmy agrotkaniną zimową nasze wysiane warzywa. Jutro prawdopodobnie będziemy zwozić wszystkie łubiny, malwy z tunelu foliowego, bo obawiamy się, że jeśli temperatura faktycznie minus 10 sięgnie, nie będziemy mieli czego odratowywać, więc jutro zwozimy wszystko do naszego chłodnego inspektu, do tego pomieszczenia gospodarczego, o którym Wam opowiadałam, żeby uchronić nasze młode sadzonki łubinów, dziwaczków, malw, poziomek przed zmrożeniem. Dzisiaj natomiast przyjechała paczka. Co prawda mówiłam Wam, że pewnie kolejny filmik będziemy nagrywać o sianiu bazylii, ale przy tak fatalnej pogodzie przyznam, że na razie z bazylią się wstrzymam, a chcę Wam pokazać dwie metody. Jedną, jak się wysiewa bazylia, a drugą, w jaki sposób możemy rozmnażać bazylię nawet z takich sklepowych sadzonek. Natomiast o czym dzisiaj Wam chcę nagrać filmik i już opowiadam. Z czymś, co się ewidentnie kojarzy z latem, z truskawką. Przyjechała dzisiaj do nas paczka z truskawkami. Ja ostatnio pokazywałam Wam nasze truskawki, które przezimowały w gruncie. My w gruncie mamy odmianę Honeyu. Wydaje mi się, że jest to jedna z najlepszych odmian wśród wczesnych truskawek, czyli tych pierwszych, którymi cieszymy się w naszym ogródku. Jest to odmiana deserowa, czyli taka typowo słodka. Nadaje się ona do tego, ażeby z niej robić i przetwory, i desery, galaretki, kiśle. Ma bardzo duże, atrakcyjne owoce, czerwone. Później wraz z okresem dojrzewania one stają się coraz ciemniejsze, ale są piekielnie aromatyczne. Pomimo, że jest to odmiana wczesna, dają na bardzo wysokie plony. Więc dlatego uznaliśmy, że w naszym ogródku powinna się ona znaleźć. Jest to chyba też jedna z najpopularniejszych odmian, którą możemy spotkać we wszelkiego rodzaju sklepach ogrodniczych. Tym bardziej, że co jest w tej odmianie bardzo fajne, pojawia się jako pierwsza, a dodatkowo z tej odmiany nie musimy czekać, aż kolejny owoc dojrzeje, ponieważ to dojrzewanie owoców jest w miarę równomierne. Nasz krzaczek truskawki nie ma problemu z tym, ażeby owoce dojrzewały w jednym czasie. Natomiast teraz zamówiłam sobie inne odmiany truskawek. Otworzymy to pudło, pokażę Wam, co jest w środku. Niedaleko nas jest świetna plantacja truskawek, ale najlepsze jest to, że ja nie miałam czasu tam zajechać w końcu. Jak nie mrozy, które nas dość długo tu raczyły na Podbeskidziu, tak w chwili obecnej brak czasu. Jakieś dodatkowe obowiązki w pracy, dom, dzieci, wieczne choroby, bo teraz mamy syna chorego, znowu ma grypę. Także cały czas to odkładałam, aż w końcu doszłam do wniosku, że zamówię po prostu wysyłkę, bo i tak nie będę miała czasu tam zajechać. Pudło jest strasznie zapakowane, oczywiście kurier musiał dostarczyć. Co prawda pisze nie rzucać, ale widać, że pudło chyba gdzieś jednak leżakowało, bo jest powinane. Rozcinamy to. Dostać się do tych truskawek to powiem Wam nie lada wyczyn. Najlepsze jest to, że przyjechały truskawki, a tu te mrozy mają przyjść. Tak nie ukrywam, że się łudziłam, że wystawię od razu do tunelu foliowego, ale gdzieś tam mam obawy o to, że one sobie w tunelu foliowym nie do końca mogą poradzić. Także na razie pójdą też do tego pomieszczenia gospodarczego. Tam jest co prawda widno i fajnie, no ale przyjemniej byłoby już, powiedzmy, cieszyć się troszkę tą wiosną, która jest, i móc pewne rzeczy już do gruntu wsadzić, a nie magazynować wszystko po pomieszczeniach gospodarczych w domu. A, udało się. Dostaliśmy się do tego pudełka. Troszkę je tak przesuniemy. Statyw. Troszkę je przesuniemy. I jak widzicie, zamówiliśmy 5 opakowań. W każdym opakowaniu jest po 10 sztuk. Rzadko kiedy sprzedawane są miksy.
Trochę szkoda, ale z drugiej strony, patrząc na sprzedaż producenta, no lepiej sprzedać 10 sztuk w 10-opaku, niż sprzedawać sadzonki pojedynczo. Widziałam już pojedyncze, wszystko jest przymocowane dość mocno. Widziałam już sadzonki sprzedawane na sztuki, ale u nas w sklepie ogrodniczym, w którym byłam ostatnio, jedna sadzonka kosztowała 5 zł. Więc powiem Wam, że cena dość wygórowana, bo za taką multipaletę zapłacilibyśmy 50 zł. My siejemy tylko poziomki, białe, czerwone, odmiana Regina Rugia, natomiast truskawek nie siejemy. Na co my zwracamy uwagę przy zakupie truskawek? Już Wam opowiadam. Ta pierwsza odmiana to jest odmiana Polka. I najważniejsza rzecz dla nas. My osobiście lubimy zamawiać truskawki w multipaku, który ma bryłę ziemi. Jest to spakowane, przez co widzimy, patrzcie, jaki jest system korzeniowy takiej truskawki. Kiedyś, ze względu też na koszta, zamawialiśmy truskawki kopane, rwane, zwał jak zwał. Często były te bryły korzeniowe uszkadzane, niekoniecznie te truskawki dobrze się przyjmowały. Zamawialiśmy kiedyś też truskawki, które przyjechały same, tak jakby te kłącza, jeszcze bez wytworzonych liści w woreczku. Powiem Wam, że przyjechała połowa zgnitych truskawek. Te rwane to wyglądało tak, jakby część truskawek była, nie wiem, nakopana z ogródka działkowego, gdzie one przypadkowo się wysiały. Czasem przyjeżdżały ładne, ale było to związane w całość, w taki jakby bukiecik, owinięte ligniną albo mokrym ręcznikiem papierowym. I po prostu parę razy nie udało się nam zamówić odpowiedniej jakości truskawek. Zaczęliśmy zamawiać truskawki z bryłą korzeniową, czyli odmianę Frigo. Frigo się właśnie różni tym, że jest to sadzonkowana truskawka, która posiada bryłę korzeniową. My zamawiamy teraz tylko tego typu truskawki. Powiem Wam uczciwie, czasem warto dopłacić odrobinę. Nie jest różnica w cenie jakaś horrendalna, że powiedzmy te są raz droższe. Jest to parę złotych więcej, ale mamy pewność, że takie truskawki nam bez problemu się przyjmą. Już Wam opowiadam, co to jest odmiana Polka. My w ogóle w naszym ogrodzie staramy się komponować w ten sposób truskawki, aby mieć różne odmiany, czyli bardzo wczesną, wczesną, średnio późną i późną. Chcemy tak, aby truskawki owocowały jedna po drugiej, żeby ten okres owocowania się zazębiał, żeby jak najdłużej cieszyć się tym owocem. Mamy również w ogródku odmiany, które powtarzają plonowanie. Nie jest to tak spektakularne jak w przypadku poziomki, że te owoce mamy faktycznie od czerwca aż do przymrozków, ale faktycznie to owocowanie jest powtarzane. Jeżeli chodzi o odmianę Polka, to jest odmiana późna. Ma ona nieduże, kuliste owoce. Co jest ciekawe, inaczej nazywana jest u nas truskawką poziomkową, ponieważ jej smak odrobinę przypomina poziomki. Owoce nadają się i do przetwarzania, i do mrożenia. Takie truskawki, oczywiście 10 sztuk, my zasadzimy gdzieś do około 1,5 tej nadstawki paletowej, która została przygotowana na rabaty podwyższone w ogrodzie. Jak widzicie, wszystkie sadzoneczki są zdrowe. Widać, że są zahartowane. Mają bardzo zdrowe serca. Widać, że idą kolejne liście. Także powiem Wam, że naprawdę warto zamówić sobie truskawki w tej formie. Kolejną odmianą, którą zamówiłam, chyba wzięłam akurat tą, o której chciałam mówić na samym końcu, bo znalazłam ją jako nowość. Kiedyś z takich ciekawych odmian hodowaliśmy truskawkę ananasową. Ona jest taka kremowa, bardzo podobna do poziomki Yellow Wonder. Natomiast dla nas ten smak truskawki nie był taki wyrazisty. Miała ona małe owoce. Poza kolorem, no to nie powalała ani walorami smakowymi, ani tym po prostu, ile tych owoców wydawała. Jak widzicie, tu już jest pełno pączków, więc za niedługo te truskawki będą kwitły. To jest ta odmiana, o której chciałam Wam powiedzieć na końcu. To jest odmiana Gigant. Truskawka olbrzymia, która chyba bodajże 2 lata temu pierwszy raz pojawiła się właśnie na tej plantacji, z której zamawiamy truskawki.
I powiem Wam, że jest ona naprawdę bardzo duża. Ma owoce około 5 cm, ważące do 50 gramów. Dla porównania, na przykład taka korona, murzynka czy sęga sęgana waży około 25 gramów. Także ten owoc jest praktycznie raz większy. Pierwsze owoce są największe u tej truskawki. Nawet spotkałam się z opiniami i sama też widziałam, że potrafią one dorastać do wielkości kurzego jaja. Owoce są bardzo soczyste, bardzo słodkie, nadają się do spożycia, jak i na przetwory, niekoniecznie do mrożenia. Jest bardzo odporna na choroby, co jest jej olbrzymim atutem i nie wymaga żadnych szczególnych warunków uprawy. Nawet można je hodować na tarasach, w donicach, można je hodować w donicach, na balkonach, w skrzynkach. Także taka odmiana, powiem Wam, o wszelkim zastosowaniu, bo zazwyczaj każdy z nas mówi o hodowli danych owoców, warzyw, powiedzmy, w ogrodzie. Natomiast kiedyś miałam okazję mieszkać w bloku przez 2 lata. Ja w tym bloku naprawdę kombinowałam różne możliwe warzywa, owoce, jeżeli chodzi o hodowlę, i ciężko było mi znaleźć na przykład filmy, w których ktoś doradzał, jak hodować, nie wiem, ogórka, pomidora, paprykę, jakie odmiany wybrać, żeby można było to zaaranżować na niedużym balkonie w bloku. Więc odmiana gigant, ja sobie wszystkie odmiany oczywiście opiszę, tak jak będą one trafiały do gruntu, żebym później była też świadoma tego, a ta ma już kwiatuszek nawet, zaraz Wam pokażę, żebym była świadoma tego, jaka odmiana jest najsmaczniejsza, bo w przyszłym roku pewnie też coś dokupimy. Popatrzcie się, pierwszy kwiatuszek. Więc ona stosunkowo dość szybko zacznie zawiązywać owoce. No i odmiana gigant jest średnio wczesna, więc ona powinna de facto owocować zaraz po odmianie honeyu. Następną odmianą, wyciągnę to z tego pudła, bo jest to tak przytwierdzone na czas transportu, że faktycznie nie byłoby szans, żeby to się ruszyło. Odleciała kartka. Jest sęga sęgana. Jedna chyba z najpopularniejszych również truskawek, jeżeli chodzi o polskie ogrody. My sęga sęganę mieliśmy, niestety na skutek później reorganizacji ogrodu po prostu została ona wymrożona. To było 2 lata temu, później nie dokupiłam. Jest to odmiana średnio późna. Ma bardzo, bardzo czerwone owoce, które są jednolite. Nie posiada ona tej góry owocu, nie posiada zielonej, tylko jest ona faktycznie mocno wybarwiona na czerwono. Jest bardzo dobra do bezpośredniego spożycia. Doskonała na mrożonki i przetwory, także ta truskawka ma de facto wszechstronne, jeżeli chodzi o zastosowanie. Rośliny są bardzo odporne na choroby systemu korzeniowego i bardzo wytrzymałe na przymrozki oraz susze, więc jest to taka truskawka, powiedzmy, która powinna znaleźć się w standardowym ogrodzie, jeżeli chcemy mieć truskawki do hodowli. Jest naprawdę dobrej jakości truskawką, bardzo smaczną. My zawsze te odmiany staramy się tak dopasować, żeby one najbardziej pasowały naszym dzieciom. My oczywiście uwielbiamy również truskawki, więc sami też je jemy. Natomiast gdzieś tam zawsze, jeżeli patrzymy na owoce, naszym wyznacznikiem jest po prostu to, czy będzie dzieciom smakować. Kolejną odmianą, mało popularną, tak mi się wydaje, ja przynajmniej nie spotkałam, jest murzynka. Jak widać, też już ma tu wytworzone pąki pod kwiaty. W ogóle bardzo fajnie, naprawdę spakowana ta truskawka. Nic się nie ruszyło, nic się nie połamało. Wszystkie truskawki bardzo ładnie przeszły ten proces transportu. Tego liścia sobie urwiłem, bo jakiś taki lekko podsuszony. Murzynka jest odmianą średnio późną, raczej ze wskazaniem na średnią. Wyśmienita do konfitur i mrożonek. Duże owoce, ale wraz z zawiązywanie większej ilości owoców, te kolejne są coraz drobniejsze. Mają kolor ciemnoczerwony, są bardzo, ale to bardzo odporne na suszę, jak i na przymrozki. Jest bardzo plenna, bardzo smaczna. Jedynie faktycznie minusem jest to, że ona tak jakby pierwsze owoce ma największe, a później zaczynają się coraz drobniejsze i faktycznie one są tak dość mocno rozproszone po krzaczku. Pokażę Wam kolejną sadzonkę, pierwszą z brzegu, żeby nie było, że któraś jest faworytką.
Widzicie, jakiego rodzaju jest system korzeniowy? Tu nie ma opcji, żeby ta roślina się nam nie przyjęła w gruncie, bo naprawdę wygląda bardzo dobrze. I odmiana ostatnia, którą zamówiliśmy. Suma summarum, wyszło tych truskawek 50 plus te nasze 20, które mamy, to jest 70, w zupełności nam wystarczy. To jest odmiana Korona, również ma już pąki kwiatowe. Bardzo ładnie ukorzenione sadzonki, bo to już widać, nawet czuć po dotknięciu tej doniczki, że one faktycznie są bardzo dobrze ukorzenione. Jeżeli chodzi o odmianę Korona, to jest to odmiana chyba najbardziej deserowa ze wszystkich deserowych. Plenna, mega smaczna, delikatne owoce i ma bardzo nieduże wymagania glebowe. Owoce co prawda są średniej wielkości, ale mają niesamowicie przyjemny truskawkowy aromat. To jest taka typowa truskawka o smaku truskawki. Jest wytrzymała na mrozy i przymrozki. I ta odmiana, z tego co wyczytam, wywodzi się z Czech. Także moi drodzy, nie wiem jak u Was wygląda sytuacja z truskawkami, czy hodujecie truskawki, czy macie jakąś swoją ulubioną odmianę. Jeżeli tak, bardzo chętnie poczytam Wasze komentarze. Jeżeli polecacie jakieś inne odmiany, również chętnie poczytam. Może jeszcze coś do naszego ogródka dokupimy. Czekamy na jakąś normalną w miarę pogodę, kiedy te przymrozki ustaną, będziemy sobie sadzić te truskawki do gruntu. Troszeczkę tego jest, ale sadzenie truskawek jest bardzo przyjemne, jeszcze w takiej formie, kiedy mamy je faktycznie w doniczce. Banalne, bierzemy taką truskawkę, wkładamy ją do dołka, my poddajemy obornik albo nawóz naturalny do truskawek, zasypujemy do tej wysokości, żeby nie przysypać serca, czyli tego środka truskawki, bo jeżeli ten środek zostanie zasypany, będziemy wówczas zwiększali ryzyko chorób gnilnych i te po prostu liście, które mają zostać wytworzone, zgniją. Czyli nasza truskawka będzie miała duże problemy z tym, aby prawidłowo się rozwijać. Powiem Wam tak, no my truskawki uwielbiamy, także u nas nigdy ich nie jest za dużo. Zachęcam Was serdecznie do subskrybowania naszego kanału, do wciśnięcia dzwoneczka, wciśnięcia łapki w górę. Napiszcie w komentarzu, czy uprawiacie truskawki, jeśli tak, to jakie odmiany. Ja zachęcam Was naprawdę do tego, aby truskawki uprawiać. Są to naprawdę wspaniałe owoce, wartościowe, posiadające wiele witamin, które uwielbiają chyba i dzieci, i dorośli. Tu nie ma przedziału wiekowego. Truskawki są dla wszystkich. I na dziś Wam serdecznie dziękuję. Ja idę wynieść je do chłodnego inspektu, żeby one odpowiednio się zahartowały, przygotowały do tego, że za niedługo znajdą się w gruncie. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia. Życzę wielkich plonów truskawek i słyszymy się za niedługo. Pa, pa!